Katowice. Ogromnie miło nam gościć Państwa tu w studiu koncertowym Polskiego Radia Katowice. Chcielibyśmy, by to radio stało się świątynią sztuki. Dziś to chwila szczególna. Finał, rozstrzygnięcie konkursu na plakat z okazji stulecia odzyskania niepodległości. Pani poseł Ewa Manik, pani poseł, to kolejny krok na to, aby uczcić tę setną rocznicę odzyskania niepodległości w taki sposób nieco inny poprzez sztukę. Tak, bardzo się cieszę, że mogłam zaproponować taki konkurs dla studentów Akademii Sztuk Pięknych, który wyraża te najcieplejsze, najlepsze uczucia wobec ojczyzny i właśnie to jest konkurs o plakat na 100 lat niepodległości. Bardzo się cieszę, bo świetnie wypadł ten konkurs. Skąd taka forma, skąd pomysł na to? Pewnie dlatego, że absolwentem tej szkoły, tej uczelni jest mój syn, który również kończył wydział grafiki, aż tak myślę, że to było projektowanie graficzne. No i jestem w jakiś sposób zainteresowana tym, żeby ta młodzież również miała możliwości pokazania się. To jest pani praca? Tak, ta praca jest moja. Co pani chciała zaprezentować? W jaki sposób? I czy plakat to jest jedna z ulubionych form? No ja właściwie plakatem dopiero zaczęłam się zajmować. Magdalena Niemiec, laureatka konkursu. Więc tak w sumie go odkrywam trochę. A to co chciałam pokazać? No może w taki po prostu prosty sposób chciałam ugryźć ten temat stulecia niepodległości. Wcale niełatwy. No właśnie, wcale niełatwy i no nie wiem, myślę, że mi się to udało. Mniej to znaczy więcej, to znaczy wolałem pokazać w plakacie jakiś tam minimalnie. To jest temat no, niełatwy, poruszany przez wszystkich, także postawiłem na duże niedopowiedzenia. Na co dzień posługuję się w opisywaniu przeszłości słowem, czy to mówionym, czy pisanym. Jestem szalenie ciekawy tego, jak tą samą historię można opowiedzieć obrazem. Dyrektor katowickiego oddziału IPN Andrzej Schneider. A uczestnicy tego konkursu mieli zadanie opowiedzieć to jednym obrazem. I to jest niesłychanie ciekawe. Jak pan patrzy na te obrazy? Udało się? Nigdy bym czegoś nie był w stanie wymyśleć podobnego. Jestem pełen podziwu dla inwencji, dla wyobraźni autorów tych plakatów. To jest jedna wizja, druga wizja jest z tortem. Tak, z tortem. To właściwie był pierwszy plakat, który powstał. Właśnie chciałam odejść trochę od tego, co zazwyczaj się pokazuje. Flagi, orły, Józef Piłsudski. To wszystko jest ważne, ale właśnie chciałam pokazać to świętowanie, bo no w sumie w Polsce to jest bardzo popularne, że świętujemy. Świętujemy urodziny, imieniny, różne uroczystości, a jakoś ciężko nam przychodzi to świętowanie tych patriotycznych uroczystości. Tak. Ale został zachowany akcent, czyli barwy biało-czerwone. Tak, tak. Chociaż tych tortów, przyznam szczerze, że powstało kilka. No zresztą tutaj też pan profesor może potwierdzić. Niektóre były bardzo przemęczone. A dużo było uwag ze strony pana profesora? Właściwie to chyba nawet nie. Myślę, że studenci podjęli to wyzwanie i mam tą satysfakcję, że w otoczeniu 10 moich prac, moich pracowni, studentów. Profesor Michał Kliś z Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. No miałem dużą satysfakcję. Temat, mówię, trudny, bo można bardzo łatwo popaść w banał, w byle jakość. A ale forma w ogóle ciesząca się popularnością wśród studentów? Proszę panią, plakat w Katowicach to jest coś, co jest sztandarowym dziełem. No, byśmy odwołali się do Waldemara Świeżego, profesora Grabowskiego, Romka Kalarusa i wielu, wielu innych. Plakat tu się ma dobrze. Ja myślę, że z wizytówką miasta i to, co my w Akademii staramy się czynić, no to jest nie tracić tego dobra, jakim jest plakat. Sztuka na papierze, musi być pomysł, jakaś metafora, pewnego rodzaju zachęta do myślenia, do łączenia różnych rozstrzygnięć po to, żeby powstało coś, co daje nam do myślenia. Myślę, że to się udaje. Ale jak pan patrzy na te plakaty, które tutaj wiszą w Radiu Katowice, to chyba jesteśmy spokojni o przyszłość plakatu.
Oczywiście, że tak. Panie prezesie, Radio Katowice, Polskie Radio Katowice włącza się w te obchody. Razem organizujemy ten konkurs. I bardzo się cieszymy. Dziękuję panu dyrektorowi Instytutowi Pamięci Narodowej za współudział w tym niecodziennym wydarzeniu. Piotr Ornowski, prezes Radia Katowice. Chcieliśmy bardzo dowiedzieć się, jak młodzi ludzie widzą stulecie odzyskania niepodległości. To postawy patriotyczne, to proszę zauważyć, państwo tego teraz nie widzą. Te plakaty są przeróżne, czasami może nawet szokujące, ale wszystkie mówią o niepodległej. Takie spotkanie jak dziś ma właśnie formę jak najbardziej edukacyjną. Widzimy młodych ludzi, studentów ASP i prace wyłonione przez jury składające się ze znakomitości profesorów ASP. Oni też, z tego co wiem, podejmując werdykt, mieli dużo wątpliwości, bo zwykle są to ludzie już w słusznym wieku. Tymczasem tu mamy do czynienia ze sztuką ludzi młodych, bardzo młodych, i cieszy, że tak właśnie podchodzą do sprawy. Jestem przekonany, że te prace, które dziś pojawiły się tu w holu, w galerii Polskiego Radia Katowice, będą znane w całym kraju.